W południowej Europie, w centralnej części Morza Śródziemnego, leży Półwysep Apeniński, nazywany również Italią. W środkowej części Półwyspu znajduje się Rzym. Zgodnie z legendą, został on założony w 753 roku przed naszą erą. Swoje dzieje zaczynał jako niewielka osada nad rzeką Tyber. Lud, który ją zamieszkiwał, nazywał się Latynami, zaś kraina, którą zamieszkiwali, nazywano Lacją. Stąd też język, którym ten lud się posługiwał, zaczęto nazywać łacińskim. Rzym na przestrzeni prawie 350 lat przeszedł widowiskową transformację i z osady stał się państwem kontrolującym najpierw całą Italię, a wkrótce potem imperium, które stało się mocarstwem w basenie Morza Śródziemnego. Rzym wchodził na arenę dziejową jako monarchia czyli system rządów, gdzie władzę sprawuje dożywotnio i najczęściej jednoosobowo władca. Do 509 roku przed naszą erą panowało siedmiu królów. Po wypędzeniu ostatniego z nich Rzymianie wprowadzili w swoim kraju republikę, czyli system rządów, w którym głowa państwa, jedno lub wieloosobowa jest wybierana przez obywateli na określony czas. Nazwa republika pochodzi od nazwy tego systemu w łacinie brzmiącego jako Respublika, czyli w tłumaczeniu rzecz wspólna. W odróżnieniu od Aten obywatele w Rzymie nie sprawowali jednak władzy bezpośrednio, lecz przez wybieranych na zgromadzeniu ludowym urzędników. W zgromadzeniu mógł wziąć udział każdy mężczyzna będący obywatelem, czyli wolną osobą, której rodzice byli Rzymianami. Urzędnicy wybierani na zgromadzeniu pełnili funkcję zazwyczaj przez rok. Zgromadzenie ludowe wybierało między innymi dwóch konsulów, którzy zwoływali w razie potrzeby obrady Senatu oraz Zgromadzenia Ludowego, a w wypadku wojny dowodzili armią. Wybierano również odpowiedzialnych za sprawowanie władzy sądowniczej pretorów oraz zbierających podatki kwestorów. Zgromadzenie wybierało także dwóch trybunów ludowych, których zadaniem było reprezentowanie uboższych warstw społeczeństwa oraz kontrola sprawujących władzę urzędników. Dysponowali oni możliwością zanegowania każdego prawa, które godziło w uboższych obywateli. Głównym jednak organem sprawowania władzy w państwie był Senat. Składał się on z byłych urzędników, którzy na listę senatorów byli wpisywani do żywotni. Zarówno urzędnikami, jak i senatorami byli z reguły przedstawiciele najznaczniejszych rzymskich rodów. Senat podejmował najważniejsze dla państwa decyzje, między innymi dotyczące podatków oraz polityki zagranicznej. Senat miał prawo w sytuacji wyjątkowej wskazać dyktatora, czyli osobę, która na pół roku otrzymywała całkowitą i nieograniczoną władzę w państwie. W rzymskim społeczeństwie, początku republiki, istniał podział na dwie grupy obywateli patrycjuszy i plebejuszy. Patrycjuszami byli przedstawiciele najbogatszych rzymskich rodów. Do plebejuszy należała reszta społeczeństwa. Początkowo pełnie praw obywatelskich posiadali tylko patrycjusze, w tym możliwość obsadzania urzędów. Plebejusze nie mieli możliwości zawierania nawet małżeństw z patrycjuszami. Z czasem jednak udało się plebejuszom najpierw doprowadzić do powstania Urzędu Trybuna Ludowego, a w końcu w III wieku przed naszą erą uzyskali dopuszczenie do pełnienia większości urzędu. Republika funkcjonowała w Rzymie przez prawie 500 lat. W I wieku przed naszą erą Republiką zaczęła wstrząsać seria wojen domowych, które były dla tego państwa w całej jego dotychczasowej historii zupełną nowością. Ich powodem były osobiste ambicje poszczególnych rzymskich dowódców. Sytuację osłabienia republiki wykorzystał Juliusz Cezar, który, wykorzystując osobisty sukces militarny, jakim był podbój Galii, sięgnął po władzę samodzielną, zmuszając Senat do uznania go dożywotnim dyktatorem. Rządy Cezara nie cieszyły się dużą popularnością, co w efekcie doprowadziło do zawiązania spisku i udanego zamachu na życie Cezara w 44 roku przed naszą erą. Zabójstwo Cezara rozpoczęło kolejną wojnę domową, z której zwycięsko wyszedł Oktawian August. Zachował on pozory republiki, jednak faktycznie całość władzy sprawował samodzielnie, kontrolując armię, mianując urzędników i osobiście kierując częścią prowicji. Na cześć swojego poprzednika przyjął tytuł Cezara, który z biegiem czasu wyewoluował w Cesarza, a państwo przez niego zarządzane stało się Cesarstwem. To właśnie rządy Oktawiana Augusta rozpoczęły czasy Cesarstwa w dziejach Rzymu.